szóstki nie do końca są słyszalne w aspekcie słyszalności tekstu. Wydaje mi się, że szóstkom brakowało coś. Jak wspomniałem, to wynikało głównie z pracy Josa Klocka. On nie był Polakiem, więc słyszał barwę, słyszał dźwięk, ale nie był w stanie rozróżnić subtelności językowych, więc nie był w stanie tak dopasować dźwięk, żeby on był z jednej strony słyszalny, nie wyskakiwał poza zespół, a z drugiej strony, żeby był wyrazisty. Może powiedzmy sobie tak, że w wielu zespołach jest coś takiego, jak powiedzmy głosy funkcjonujące jak dodatkowy instrument. Treści nie mają takiego zasadniczego znaczenia. Wówczas bierze się okładkę do ręki, się czyta ten tekst i w zasadzie, gdy się go czyta, już da się wychwycić treść. Zapewniam, że na tej płycie tego nie trzeba będzie robić, dlatego że ten wokal jest wybity, a może nawet za bardzo. No ale cóż, powierzyliśmy prace mikserskie Jackowi Miłaszewskiemu. Miał pełne możliwości wyboru. Dokonał takiego wyboru i cieszyliśmy się z płyty, z takiego miksu. No, teksty się, jeżeli mówimy o tym, że pisał je człowiek żyjący w tym kraju, one się w zasadzie nie zdeaktualizowały. One są dalej jak najbardziej aktualne. Dlaczego? Dlatego, że wyrażałem jakiś rodzaj kontestacji. Na pewno na taki rodzaj życia religijnego, który krępuje poczucie wolności. Więc płyta dalej jest w swojej treści aktualna. No pewnie, że ja po latach, artykułując słowa, mogę po prostu interpretować je troszkę w odmienny sposób. Melodyka pozostała w zasadzie taka sama. No cóż, lata mijają, więc to jest po prostu muzyka wyśpiewana akurat przeze mnie po 30 latach. Prawdopodobnie by była bardzo dobrze odbierana, dlatego że ta płyta w tym współczesnym brzmieniu była niemożliwa do zrobienia w tamtych czasach. Gdyby była pewnego rodzaju mistrzostwem świata, tak? To tak jakby Chrystus wsiadł do samolotu, na pewno pilota miałby za niezłego Boga.